Organy, to jak Mozart powiedział, król instrumentów. Setki, tysiące piszczałek. To wszystko składa się na jedną całość. Można analogię odnaleźć do organizmów biologicznych w ten sposób. Poziom skomplikowania, tajemniczość i to, że tyle jest do odkrycia, to jest ten wspólny mianownik. Trzeba wejść w poziom molekularny, żeby móc zrozumieć, no, na czym polega życie. W muzyce oczywiście najważniejsze jest wirtuozostwo. Ja z kolei staram się być wirtuozem w nauce. Od wczesnego dzieciństwa ten świat biologiczny mnie fascynował. Często łapałem pająki do słoika. Wtedy miałem więcej czasu na to, żeby się przyjrzeć temu, jak to funkcjonuje. Ciekawość jest zwykła ludzka, tylko człowiek dorasta. Ta ciekawość gdzieś jest zagłuszana. Dlatego też wybrałem się na studia biologiczne, no, ze względu na to, że ta ciekawość we mnie nie wygasła i wciąż chciałem odkrywać to, co nieodkryte. Najważniejszym elementem była ta bezpośredniość i bezpośredni kontakt z profesorami. Ta otwartość na dyskusję była bardzo ważna, szczególnie dla młodego człowieka, który wchodząc w tajniki biologii miał więcej pytań niż odpowiedzi. W swoich badaniach koncentruję się przede wszystkim na aspekcie molekularnym. I żeby to zrobić, musimy się posługiwać narzędziami. Jednym z takich narzędzi jest origami DNA. Metoda, która pozwala nam traktować nośnik materiału genetycznego w sposób podobny do origami, które znamy jako sztukę składania papieru. Praca naukowca nigdy nie jest pracą jednej osoby. Zawsze to jest praca zespołowa. Chodzi o to, żeby korzystać z tego, że ktoś inny ma inne doświadczenia z innej dziedziny. Dzięki temu jesteśmy w stanie zweryfikować to, czy nasze wnioski, które wyciągamy z naszych eksperymentów, są rzeczywiście właściwe. Wrocław jest jak żywy organizm. Rozrasta się, nabiera nowych możliwości i te możliwości są na wyciągnięcie ręki.